Szlak katowickich murali. Monatusz. Aktywistka, artystka. Miłośniczka postindustrialnych przestrzeni, poskręcanych korzonków, zieleni miejskiej i roweru. W swoich dziełach wykorzystuje różne materiały, m.in. szkło barwne, drewno czy metal. Łączy mozaikę i malarstwo. A przy tworzeniu swoich murali korzysta również chętnie z pomocy mieszkańców. Panie Piotrze, co Pan mógłby jeszcze dodać? No dodałbym, że wspomnieliśmy o Street Art Festival. Wspomnieliśmy o tym, że sprowadzamy graficiarzy z dalekiego świata, z Argentyny, z Niemiec, z Francji skądkolwiek. A mamy przecież w Katowicach artystkę, która ukończyła Katowicką Akademię Sztuk Pięknych, mieszkając wówczas w Siemianowicach, czyli jednej z bardziej takich śląskich dzielnic jeszcze zakorzenionych w tej swojej śląskości. I owa artystka maluje nie tylko w Katowicach, gdzie dość mocno odcisnęła się na murach, ale też maluje w Łodzi, maluje w Warszawie, myślę, że niedługo będzie malować na całym świecie. Ona tuż jest kimś w rodzaju naszego. Lokalnego Banksiego, to znaczy są tacy, którzy ją widzieli, nawet zamaskowane zdjęcie się ukazało w gazecie wyborczej, ale generalnie nie jest bardzo mocno zainteresowana, żeby jej nazwisko było szeroko znane i też za bardzo o swoim życiu opowiadać nie chce. Jest artystką metaforyczną, jej obrazy są stylistycznie bardzo ładne, jej obrazy od rubasznych po bardzo subtelne, zdobią różne mury i różne ściany i tak jak wspomniano, słucha tego co ludzie mówią i stara się, żeby ludziom zrobić przyjemność. Z jednej strony daje ten swój artyst, tę swoją sztukę, tę swoją wrażliwość, przekazuje w swoich dziełach, ale z drugiej strony adresuje je do konkretnych ludzi, jak również w swoich dziełach stara się opowiadać o problemach szerszych, globalnych. Koleżanka pewnie zaraz opowie o portalach istniejących, ja przypomnę jeden nieistniejący. Mówiliśmy, że mural to jest sztuka ulotna, mural to jest sztuka, którą wolno zamalować, chociaż w zasadzie się nie powinno. Monatusz miała taki przypadek, że walczyła z innym graficiarzem nad, o, o tę samą ścianę, bo kiedy właśnie ci kibole zniszczyli jeden z ich murali, następny artysta uznał, że już to jest wolna ściana, no i potem się odbył taki spór. W roku 2018 Monatusz na ścianie budynku przy ulicy Młyńskiej namalowała mural związany z szczytem klimatycznym. To jest była duża, pusta ściana od parkingu i ten mural był taki bardzo właśnie przyrodniczy, tam było bardzo dużo przyrody, bardzo dużo takich subtelnych linii. No i ten mural niestety został zabudowany hotelem. Ku, co się okazało, powszechnemu oburzeniu w mieście. To znaczy w, na różnych forach odniosły się głosy, że jak można takie coś ładnego zabudowywać. No, prawdopodobnie koszt utrzymania tego muralu byłby kosztem niezbudowania hotelu, więc miasta by na to nie było stać. Ale co ważne, był bardzo żywy i gwałtowny oddźwięk mieszkańców na zniknięcie tego muralu na ulicy Muejskiej w Katowicach. Tak, w nawiązaniu do tego, co, co pan mówił, panie Piotrze, faktycznie Mona tworzy ezoteryczny świat ducha i emocji, który wypełnia biologicznymi fakturami jakimiś kosmicznymi stworkami. A pani Basiu, jakie były jeszcze początki Mony? Pierwszy mural, który ja znam, to jest mural, który do dzisiaj istnieje, który powstał w roku 2011 w Załężu, o którym już mówiliśmy. Współtwórcą tego muralu był inny twórca street artu, Raspazjan, i ten mural powstał na tzw. Domu Aniołów Stróżów. Jest to miejsce, gdzie Opiekę, znajdują dzieci zagrożone, zagrożone wykluczeniem społecznym. Gdzie są grupy, które się spotykają, gdzie dzieci mogą odrabiać lekcje w spokoju, gdzie jest również udzielana pomoc całym rodzinom. No i tam właśnie dzieci, które chodziły na zajęcia domu Anioł Stróżów, miały możliwość pokryć swój dom malunkami. One były wielokrotnie później odnawiane, ale istnieją do dzisiaj. Można ten dom Aniołów Stróżów zobaczyć w Załężu. I to był pierwszy, przynajmniej taki, który ja znam. Powstały później liczne inne murale. Między innymi piękne murale znajdują się w Katowicach, w podwórku przy ulicy 3 Maja 11, gdzie znajdują się dwa teatry. Teatr bez sceny Andrzeja Dopierały oraz teatr Apart. I tam yy, pierwszy mural zajmujący całą ścianę podwórka ma nazwę, nazywa się Osiem mil na północ Lotem wrony, który to tytuł został zaczerpnięty z książki Boży Wojownicy Andrzeja Sapkowskiego, a mural nawiązuje do miejsca, gdzie znajdują się teatry, przedstawia widzów, którzy wpatrują się w jeden znajdujący się wysoko punkt i był to też pierwszy mural, gdzie monatusz oprócz malarstwa zastosowała mozaikę. Tam się znajduje mozaika zrobiona z wielobarwnych szklanych kafelków. W tej samej bramie, tylko troszeczkę dalej, w przejściu na kolejne wewnętrzne podwórko, znajduje się drugi mural, który się nazywa Jedna Matka różne sny, a wykonany jest dla stowarzyszenia Familok Aktywni Seniorzy. Oba te murale powstały w roku 2015. I tutaj jeszcze wtrącę. Tych wszystkich nie tylko teatromanów, ale również fanów Mony, bądź osoby, które chciałyby zapoznać się jeszcze z jej twórczością, w teatrze bez sceny Andrzeja Dopierały znajdują się niewykorzystane szkice Mony, które można podziwiać na ścianie przy wejściu. A prócz tego jeszcze na muralu została uwieczniona pani Ewa Dopierała, która jest prezeską Stowarzyszenia Familok, o którym właśnie pani Basia przed chwilą wspomniała. A przy tworzeniu muralu pomagali również członkowie klubu wysokogórskiego i to jest właśnie tak jak na samym wstępie zaznaczyliśmy, Mona bardzo chętnie korzysta z pomocy mieszkańców. Pani Basiu, czy jeszcze Pani chciałaby o, może tak, coś jeszcze, dodać? Jest, tak, tak jest jeszcze, powiem jeszcze o kolejnych muralach. Muszę powiedzieć, że mi osobiście te murale Mony tuż bardzo się podobają. Właśnie te rośliny, które są często w jakichś zamkniętych przestrzeniach, w probówkach, czy usiłują z tych probówek wyjść, jeśli tak można powiedzieć. Trochę tak widzę tutaj nawiązanie do sztuki secesji, bo też takie skręcone korzenie, skręcone rośliny, co często można znaleźć na tych starych, secesyjnych katowickich kamienicach, to ona też w jakiś sposób do tego nawiązuje, przy czym jej murale są. Też zazwyczaj utrzymane w takiej tonacji szaro-beżowo-zielonej zazwyczaj i to też mi się bardzo podoba takie dosyć stonowane. Kolejny mural ciekawy, który się znajduje w Katowicach, w dzielnicy Bagno przy ulicy Roździeńskiej, powstał w roku 2019 z inicjatywy Muzeum Hutnictwa Cynku. I tutaj też jest dużo roślin, jak również w górnej części tego muralu jest wizerunek Flory, która jest patronką roślin i która sieje rośliny, oraz patrona hutników Floriana, który podlewa te rośliny. Jednocześnie nad nimi unosi się para wodna, ponad takimi industrialnymi motywami. No i ostatni mural, który powstał znowu w Załężu, tym razem przy ulicy Gliwickiej 130, to jest ściana bloku. Na tej ścianie, całą ścianę zajmujący mural, przedstawia konia, przedstawia konia Łyska. Nawiązując do znanego opowiadania Gustawa Morcinka, Łysek z pokładu Idy, powstał z inicjatywy Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum w Katowicach, gdzie dwa lata temu odbyła się premiera spektaklu Łysek z pokładu Idy w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Ten mural odsłonięto uroczyście we wrześniu 2021 roku, a duży udział w malowaniu tego muralu mieli mieszkańcy dzielnicy Załęże. Mona potrafi być nie tylko subtelna, ezoteryczna wiotka z ulotna, Potrafi też być po śląsku rubaszna, naprzeciwko szybu Wilson praktycznie, na podgrubie tak zwanej, kawałku Janowa. Jest obraz wieprzków i takiej dość bujnej kobiety, też podpisanej podgruba. Oczywiście to jest żart, ale zupełnie w jakby klimacie różny od tamtych ulotnych obrazów Mony, co bardzo dobrze, bo artysta powinien być wszechstronny. To już wszystko dzisiaj, i tak oto też kończymy nasze spotkania ze Szlakiem Katowickich Murali. Przede wszystkim dziękuję bardzo serdecznie moim gościom, panu Piotrowi oraz pani Basi, a państwa bardzo serdecznie zapraszam do Katowic, do przejścia się Szlakiem Katowickich Murali i poznania ich. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa. Podcasty prowadziła Nicoletta Dragon.